Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest czwarty odcinek z naszej serii Zagrajmy w Silent Hill 2. Dobra. Trafiliśmy ostatnio do apartamentu Woodside. Zaczniemy sobie dzisiaj taką poważniejszą eksplorację. Dobra. Zupełnie nic nie widzę, jest świetnie. Jest to jakaś latarka w tej grze, jakieś ustawienia? Nie wiem, czekajcie, sterowanie. Może czegoś się dowiem. Moment. Jakaś latarka? Nie wiem, jest takie coś w tych grze jak latarka? F. Ale chyba nie posiadam latarki. Okej. Pytanie, gdzie ja mogę się udać teraz? No chyba tędy innego. Mogę iść też na górę. Piernicze, jak tu jest ciemno. Dobra, wszystko jest pozamykane, dosłownie. Także... Okej, szafka na monety, dobra, tam trochę niewidoczny jest napis. O! Co tu mamy? Szanowna pani, w odpowiedzi na pani skargę dotyczącą strzałów w mieszkaniu 217 odwiedziliśmy tamtejszego lokatora, który zapewnił nas, że nie posiada żadnej broni palnej. Był skłonny do współpracy i pozwolił nam wejść do środka. Rzeczywiście nie znaleźliśmy tam ani broni, ani żadnych śladów jej używania. Jeżeli hałas nie ustąpi, prosimy powiadomić woźnego. Z poważaniem, administracja apartamentu w Woodside. To świadczy o tym, że w tym mieszkaniu może być broń. Co bardzo by mnie ucieszyło. Ale jeszcze zobaczymy. Dobrze, wkroczmy sobie dostojnie na górę. Hello? Is anyone there? Nie wiem, boję się tam iść. Cały czas jakieś brzydkie docinki. Kurde, czemu ta gra jest tak źle zoptymalizowana, goddammit? O ja pierniczę, nie to... Nie, no to przecież to jest ewidentne proszenie się o kłopoty, pójście tam, naprawdę. No dobra. Próbuję 50 razy otworzyć zamknięte drzwi. Dostałem osiągnięcie, okej. Nie, no poważnie, no przecież zobaczcie. Matko, jakieś manekiny. Co jest tam dalej? 201. Na razie nie chcę wchodzić tutaj. Chciałbym zobaczyć, co jest dalej. Brak przedmiotów, okej. Czyli chyba muszę tu wejść, niestety. Dzień dobry. Tylko mnie manekiny tak przerażają. Nie wiem, znaczy no w horrorach przerażają. Oczywiście jak stoi taki w sklepie, to nie, ale... Co my tu mamy? Napój leczniczy, cudownie. O! Propos latarki, proszę bardzo. Jezus! Co to w ogóle jest? Gdzie to gówno się podziało? Obrywaj! A nie ma! Coś ty myślał? Że mnie tak łatwo uderzysz? Chodź tu. Dobijaj to ścierwo. Co to jest w ogóle? O, i teraz mamy latarkę pod F faktycznie. Okej, to jeszcze trochę wyprzedziłem grę. Z tym sprawdzeniem latarki, ale już nieważne. No nie żartuj, że tak się twoja żona ubierała. Może to jeszcze jej? Dobrze, co my tu mamy? Klucz do dziedzińca ze sypem. Co? Wewnętrzny dziedziniec na pierwszej kondygnacji. Okej. I rozumiem, że ja się teraz muszę wrócić. Ta latarka strasznie taki charakterystyczny filtr nakłada na obraz, nie wiem czy widzicie. I co, wracamy w takim razie. A na górę coś? Kurczę, na górę bym też poszedł. Wiecie, zawsze można sprawdzić, nie? Najwyżej się wrócimy. Kurde, ale to jest cholernie wysokie. Mhm, zamknięte oczywiście. No ale dobra, posprawdzajmy, no może coś znajdę interesującego. Proszę bardzo. Amunicja do pistoletu. Także opłacało się zdecydowanie tutaj zawitać. No dobrze, ruszajmy dalej.
Kurde, cykam się, naprawdę, powiem wam, że... Nawet, może inaczej, to nie jest strach, ale to jest tak ogromny niepokój. Czyli co, ten klucz jest tutaj? Nie, to nie jest tu. Gdzie był klucz do użycia? Pierwsza, ja jestem na pierwszej kondygnacji teraz, bo to wiecie, w grze bardzo różnie się to tłumaczy. Pierwsze piętro, pierwsza kondygnacja to jest takie... Wiecie, po angielsku first floor to jest parter i często tłumaczenie nie jest najlepsze. Dlatego się tak zastanawiam. Ale to będzie w takim razie tutaj. Nie, ten guzik. Cholera. Dobra, mamy to. Okej. Ale tu się cień brzydko rozmywa. Czemu to tak wygląda jakoś? Trochę z tyłka. Dobra, co tam jest dalej? Zakładam, że to jest zamknięte. No oczywiście, że tak. Ależ ja jestem zaskoczony. Dobra, to można przesunąć do tego okna, rozumiem. Latarkę można... Nie wiem, czy ona jest zgaszona? Teraz jest zgaszona. Tu zamknięte zaś. A tutaj nic już nie znajdę. No dobra. No to w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak udać się teraz do tego okna. Okej, przesuńmy to sobie. Ten kosz. Podoba mi się to, że jak już przesuniemy w odpowiednie miejsce, to te rączki się zamykają. Słyszę radyjko. Zobaczmy. Morderstwo rodzeństwa Locainów. Sprawca popełnia samobójstwo w więzieniu. Walter Sullivan, sprawca niedawnego morderstwa, został rankiem 22 dnia bieżącego miesiąca znaleziony martwy w swojej celi. Z oświadczenia policji wynika, że przyczyną śmierci Sullivana była utrata krwi wskutek przebicia tętnicy szyjnej łyżką do zupy, którą samobójca wbił sobie w szyję na głębokość 5 cm. Do zatrzymania doszło 18 dnia bieżącego miesiąca pod zarzutem brutalnego morderstwa Billiego i Miriam Locainów. Rozmawialiśmy z dawnym kolegą Sullivana, z którym ten chodził do szkoły w Pleasant River, jego rodzinnej miejscowości. Mężczyzna twierdzi, że Sullivan nigdy nie uchodził za kogoś, kto byłby zdolny do zamordowania dzieci. Jednocześnie przyznaje, że krótko przed aresztowaniem widział Sullivana w stanie zaawansowanej paranoi. Był gotowy jakieś dziwne rzeczy, na przykład on próbuje mnie zabić, chce mnie ukarać, ten potwór, ten czerwony diabeł. Wybacz mi, ja to zrobiłem, ale nie byłem sobą, opowiada mężczyzna. Jak tak teraz o tym myślę, to chyba jednak miał coś z głową, podsumowuje były kolega. Jasna dupa. No dobra, idziemy dalej. Tu nic nie ma. Coś w szafce. Podoba mi się to, że ta grafika niby jest współczesna, ale ona strasznie odwołuje się do 2001 roku. Niesamowite to jest. Okej, kolejna amunicja do pistoletu. A kiedy ja dostanę pistolet? To jest lepsze pytanie. Kurde, gdzie jest ten przeciwnik? No dobra, no tutaj chyba nic nie ma. O, otwarty. Dlaczego ja słyszałem naciąganą broń? Czy mi się wydawało? Co jest? Łe. Ja pierdzielę, tak, naciąganą broń, dobra. A to tylko cholerny karaluch. Ojej, no dobra. Okej, bez latarki, no to nie widać tu zupełnie nic. Masakra. Ej, boję się w to grać, naprawdę, powiem wam, że jest coraz gęściej. Mam ciągle ciary. Wejdźmy tu. Nie wiem, poeksplorujmy troszkę. Tutaj nic. Też pusto. Co jest? Pierdziele, ty dziadu! Policją będzie mnie straszył. Nie doktora nauk. Dawaj, dobijaj to. Co za... Patafian jeden, dobra. Ale okej, żyjemy. Mamy jeszcze 3 płyny lecznicze, także spoko. Ech.
No wziął mnie z zaskoczenia, przyznaję. Zamknięte, zamknięte, wszystko cholera zamknięte. I kolejne naboje. Ale to dajcie już tą pukawkę, no. Przegarnąłbym, nie będę ukrywał. Dobra, wyjdźmy stąd. Już chyba nic więcej nie znajdę. A z której strony ja przyszedłem? Z tamtej, dobra, bo tam mamy zablokowane drzwi. Nie, no przecież to jest taki klimat. Nie, dobra, naprawdę, Bluebird dowiozło, nie? Jeśli ja, który jest naprawdę, powiem wam, że ja... Mnie ciężko jest przestraszyć w grach typu horror, ale... Nie, jeśli ja się boję w horrorze, to znaczy, że to jest naprawdę dobry horror. A skąd do jasnej cholery ona się tu wzięła? Co jest? No właśnie. Jeszcze nam zdeczka utrudniła życie. Kurde, co jest? Co tu robi dziecko? Nie wiem, dziwne, ale wiecie co, teraz się tak zastanawiam, bo zrobiliśmy kółko. Aczkolwiek mogę się jeszcze udać w tamtą... Czy ja coś zebrałem po drodze i zapomniałem? Nie wiem chyba, no ale kurde, co mam zrobić? Co tu robi dziewczynka do jasnej cholery? Co jest nie tak z tą grą? To było zamknięte. Okej, spokojnie. Nie panikujmy, ale powiem, że panika gaming to mi się coraz częściej tu załącza. Na razie. Nie no, co tu się dzieje? Jaki to ma klimat? Dobra, spokojnie. Kurde, ja się staram nie panikować, ale powiem wam, że jest ciężko. Naprawdę to jest straszne. A mówię, mnie nie jest łatwo przestraszyć w grach, ale widać, że... Powiem wam, czuć tą różnicę... Ha, ha, ha. Wcale nic stamtąd nie wyskoczy. Czuć różnicę pomiędzy innymi horrorami, a pomiędzy Silent Hillem. I o czym chcę tutaj powiedzieć, zatrzymam się na chwilę. Silent Hilla, czy to z oryginału, czy z remake'u, bije taka dostojność wręcz tego horroru. A jeśli chodzi o inne serie gier typu horror, czy jakieś tam pojedyncze produkcje, to często jest tak, że te gry straszą jedynie jumpscarami tak zwanymi, czyli wiecie, takimi typowymi straszakami, że coś z za rogu wyskoczy i tak dalej. Tutaj w ogóle tego nie ma, a najbardziej się ze wszystkiego boję tej gry właśnie. No dobra. Suknia, no okej. Złoty uchwyt w kształcie jabłka, no dobra. A gdzie ja mógłbym z niego skorzystać? Może się dowiemy za chwilę. Na razie wyjdźmy z tego mieszkania. Właśnie, bo tu mamy ten klucz do wzięcia. Okej, klucz do korytarza na drugiej kondygnacji. Dobrze. Drzwi mi przyłożyły w twarz, spoko. Einsame Blume, opus 82.3, Robert Schumann.
Umiesz grać? James? Nie za bardzo, chyba nie. Chociaż podejrzewam, że to może być istotne. Jakieś tam nuty. Nie wiem. No to nie jest spacerek jak w Resident Evil, muszę przyznać. Tam to najwyżej zombiak ci na twarz wyskoczył i po temacie. Tutaj to ty po prostu boisz się iść dalej. Quite the artist. No ładne, ładne, ładne. Ciekawe co na to rodzice, że na ścianie narysowała. Nowa farba teraz musi z Ikei wlecieć. Znaczy nie, Ikea sprzedaje farb, sorry. Z tego. Nie wiem, obojętnie z czego, co za różnica. Dobrze, idziemy stąd chyba. Nic więcej tu nie zdziałam. Także musimy zawijać teraz na drugą kondygnację. Dobra, spokojnie. Mam nadzieję, że nic mi tu nagle nie wyskoczy. Chociaż no kurde... Dobrze, od tyłu dziada. Chyba nie żyje. Zastanawiam się, gdzie tego uchwytu mogę użyć. Ale okej, skoro mamy klucz na drugą kondygnację, to trzeba się udać na górę. To miejsce jest strasznie źle zoptymalizowane, wiecie? Ciągle są jakieś przycinki tutaj. Chyba, że ten uchwyt... Poczekajcie. Odpadł od drzwi szafy, może znajdę dla niego podobne zastosowanie. No zakładam, że tutaj to raczej nie. Nie, 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 tutaj tego nie włożę. Wiecie co, walnąłbym sobie save'a, tak w razie czego. Chociaż naprawdę szczerze liczę na to, że tutaj ani razu nie zginę. To by było bardzo dobre. Aczkolwiek no nie wiem, czy przejdę tą grę bez zgonu. Jestem ciekaw, czy w ogóle są tu walki z bossami. Prosiłbym oczywiście... Oh shit. Czy ja tam byłem? Kurczę, już nie kojarzę. Było chyba zamknięte. To było chyba zamknięte. Mam nadzieję, że mi tu nie wejdą. Dobra, to radio będzie trochę trzeszczeć, ale już trudno. Naprawdę chciałbym za wszelką cenę unikać walki. Bo mówię, to nie jest Resident Evil. Teraz to ja w Residenta będę grać, jakbym grał, nie wiem, w Mario. Co my tu mamy? Okej, okay, walentynki. No dobra. Tu mamy jeszcze jakieś pomieszczenie. O, proszę bardzo. Mamy 5 napojów leczniczych, słuchajcie, jesteśmy ustawieni. Tylko żeby teraz nie odwalić jakiejś głupoty i nie zginąć nagle. Nie oberwać jakoś bardzo mocno i nie zmarnować tych wszystkich napojów. Noż ty kurde, wiedziałem. Nie ma żygania. Dobra, też się trochę w tej walce wyrabiam. Ale idzie jeszcze jeden. Spokojnie, spokojnie. Kurde, obrywałem. Dobra, leży. W mieszkaniu 102 byłem przed chwilą. Dobrze, podleczmy się. Trochę tych napojów mamy, więc mogę sobie skorzystać. Żeby czuć się trochę bardziej bezpiecznym. Dobra, mieszkanie 101 jest zamknięte. No dobrze, to myślę, że możemy iść dalej. Okej, no i dobra, to na piętro. Może przeraża mnie ta gra. Taki klucz będzie potrzebny tu.
No okej, okay, dzień dobry. Chociaż za kogo dobry, do tego dobry. Bito. Dobra, chyba nie żyje. Niepotrzebnie się tak rzuciłem. Chociaż niepotrzebnie. Ostrożności nigdy za wiele, moi drodzy. Zwłaszcza w takiej grze. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Gdzie ja w ogóle jestem? Okej, my musimy iść do mieszkania 217, bo tam były te strzały. Tam było coś... Czy ja widzę to, o czym... Nie, ja nie chcę tego widzieć. Błagam, żeby to nie było to, o czym myślę. Jeśli to jest to, o czym myślę, to się załamie. Okej, mamy tam ten złoty żeton, który będzie nam potrzebny do tej szafki. Aczkolwiek, no nie ma jak go zdobyć. Boże, to jest to chyba. Nie, ja tam nie podchodzę. Pierdziele. Dobra. Spróbujmy naprawdę zachować stoicki spokój. Jak tu zachować stoicki spokój? Co ja pieprzę, kogo ja próbuję oszukać? Szukajmy to mieszkanie sobie spokojnie. Nie wiem, o czym świadczą te scenki. Naprawdę, to jest już takie coraz dziwniejsze dla mnie. Ale to jest jakieś, tak brzmi to... Brzmi to tak, wiecie, strasznie pozytywnie. Tam wiem, że była dziura w ścianie, ale wiecie co? Nie, no to jest on przecież, to jest do cholery jasnej on. A to już? Już byś mnie straszył? Dobra, gdzie ja jestem? Aha, bo mogę iść tam. Poczekajcie, może się jeszcze jednak cofniemy. No tak, bo tam mogę dojść teoretycznie. Cholera jasna, widzicie to? To jest on. To jest piramidogłowy. To jest ten kultowy przeciwnik, o którym mówiłem na początku gry. O matko. Już! Przecież to jest dopiero początek. A ty mnie już tu atakujesz. Napastujesz. No dobra. Co my tu mamy? Z powodu trwających prac renowacyjnych uprzejmie prosi się lokatorów o niewchodzenie na trzecie piętro budynku. Z poważaniem administracji apartamentu w Woodside. Mam was gdzieś. Idziemy dalej. Nie, no ja się boję tego piramidogłowego. Myślę, że nie jest to jakaś tajemnica, kim jest ten przeciwnik. On jest naprawdę strasznie kultową postacią. Wydaje mi się, że chyba pierwsze co, jak człowiek myśli Silent Hill, to chyba właśnie ma w głowie piramidogłowego. Okej, strasznie dużo amunicji. Nie wiem, czy mam się cieszyć, czy nie. Chociaż no jesteśmy w mieszkaniu tego strzelca, więc... Chyba normalne, że tu tyle ammo leży. Chociaż nie wiem, kto normalny trzyma tak porozrzucaną amunicję po domu. Widać, że gościu schoroszczy. Przytrzymaj, aby celować, a ciśnij lewy, aby strzelić. Zebrano pistolet. Czy czuję się z nim bezpieczniej? Nie, ani trochę. No dobrze.
What the... Co tam się stało? Przecież ciebie tu nie było. Dobra, to jest Ferdynand Kiepski w alternatywnej rzeczywistości, nie? Ale co się dzieje? Jakby... O, klucz! Klucz do mieszkania 212. A gdzie jest mieszkanie 212? A, okej, okay, rozumiem. O nie! Wiecie, gdzie to mieszkanie prowadzi? Nie, no oczywiście, że poszedł. Dobra, wchodź. Dzień dobry. Dzień dobry z celownikiem, co tam? Pierdziele. A jak się zmienia broń? A, wyposaż, okej. Okay. Bo nie wiem, wiecie co, czy ja chcę zużywać amunicję do pistoletu. Myślę, że to by było trochę kasztańskie z mojej strony jednak. Żeby zużywać teraz amunicję. Dlatego chyba damy sobie... Przecież kurczę, wypróbowałbym pistolet z jednej strony, no. Wyposażmy się, niech będzie. Zawsze możemy sobie go po prostu jednorazowo przetestować. Dobra, idziemy dalej. Kurczę, licz... No widziałem cię, Andrzej, już się nie ukryjesz. Okej. Okay. Dobra, feeling strzelania jest taki dość przyjemny, zważając na to, że Silent Hill nie jest strzelanką. Ale strzela mi się dobrze. Skromne początki kariery. Okej. Okay. Co to za firma? Pamacroni. To chyba podróba pana Sonika. Tak Sony dze. Czemu nie dali telewizora z Sony? Przecież gra jest od Sony w sumie. Boże, Konami już nie współpracuje z Sony? Nie, niemożliwe. W sumie, nie wiem. Idziemy dalej. Co obskurne mieszkania, masakra. A tak, to był nasz kolega. Kurczę, strasznie mnie ciekawi jeszcze jedna rzecz propos tej gry. Kiedy to coś, o czym myślę, się wydarzy. Wtedy to będzie dopiero jazda. Kurde. Dobra, wiecie co? Pora chyba na broń do walki wręcz. Nie zużywajmy... Nie zużywajmy pistoletu, to jest bez sensu. Przetestowaliśmy go sobie dwa razy i wystarczy na razie. I see you. No chodź, misiaczku. Tylko nie żygaj. Dobra, rush beat on stop! Spokojnie, spokojnie. Dawaj, dawaj, póki leży. Obrywaj w ten durny łeb. Dobra, mamy to. Mamy skrócik, tak? Czy... Ja tu byłem? Cholercia, powiem wam, że strasznie dużo terenu do eksploracji. To jest takie trochę konfundujące. Dobra, więc myślę, że...
Tędy? Słyszę tu cię, cieciu jeden. Poczekajcie, gdzie ja jestem? Aha, bo tam i tak dojdę do ściany w zasadzie. Dobrze, to spróbujemy jeszcze poruszać się w tych apartamentach i później wyjdziemy na dwór. No słyszę cię. Amunicja do pistoletu, ale nie, mówię, nie zużywajmy. Jeden nabój to sobie mogę wsadzić. Nie ma żygania. Dobijaj dziada. Nie telep mi się to jakbyś Parkinsona miał. Dobra, udało się. Łe! Ja pierdzielę. Jakie on robi uniki skubany? Au, au, au. No James, jak ty się poruszasz? Źle robisz. Dobra. Okej, mogę wyjść tu na balkon. O kurde. Jest wysoko, no jest kurde wysoko. No mamy tutaj z 1,50 m. Chociaż myślę, że nawet 2,50 m. Przeczytam tu książeczkę? Nie. Masakra. Skąd Jerzech przylazł? Tutaj, ale jeszcze słuchajcie, na balkonie coś można ogarnąć. Welcome home, no to, ja bym nie chciał, żeby to było moim home. Okej, ale tu na balkonie nic w zasadzie nie zrobię. Dobrze, ruszajmy dalej. Ja cię pierniczę. Ale to ma klimacie, boże, jak mi się w to cudownie gra. Czyli teraz tak, bo mogę właśnie zejść tam na dół, ale tu jeszcze mogę się udać. No i to jest właśnie to pytanie, którędy iść. Ale to jest chyba ostatnie mieszkanie. Tak, i tutaj będzie na tyle. Dobra, to zwiedzimy to. No nie mogę wziąć tych naboi? No dobra. Czasami James ma problemy z animacją. Ciekawe, czy mnie coś napadnie w tym miejscu. Oby nie. O, proszę bardzo. Pewnie myślisz, że jestem okrutny, ale to więzienie to twoje dzieło. To twój własny wybór. Widziałem, jakie budujesz ciągle i ciągle i ciągle. Tym razem wcale nie będzie inaczej, ale a ja tu będę. Będę obserwował. Dobra. Jakiś... Co to jest? Safe jakiś? Nie wiem. Dobrze, możemy dać tu ten złoty uchwyt. Okej. O kurde. No tak. No to tyle z zejścia tam na dół. Kurde. Ale lipa. Szkoda. Co my tu mamy? Człowiek prawy widzi dachy, co noc przebijają. Po lewej zaś ślady do domu prowadzące, co właściciela nie mają. Czy odnalazł on wreszcie swój dom w ciemnym lesie? Czy rzekę kłamstw, co prawych to piekła niesie? Czy to jest lekcja polskiego? Ale wiecie co, chyba jesteśmy tu, gdzie nie chciałem być. No tego nie otworzę. O Boże, to jest ten moment chyba już, którego bardzo się bałem. Brak przedmiotów. Co? Czy ja mam na podstawie tych wzorków wywnioskować, jaki jest szyfr? Czy co? Nie wyjdę stąd. Nie, zatrzasnęli mnie w cholerę i tyle. Nie wiem. Poczekajcie. Bo tu są jakieś podpowiedzi na ścianach. Jakieś 7. 7, 8. Jeszcze raz dajcie ten wierszyk.
Poczekajcie, dachy. A czekajcie, bo to wszystko jest inną czcionką napisane. Prawo, ślady, lewo, ślady. Nie, przepraszam, prawo, dachy, lewo, ślady. Rzeka, prawo. Te wyrazy są takie podkreślone, może to o czymś świadczy. Jeszcze raz. Nie chciałem przeładowywać, ale okej. Człowiek prawy widzi dachy, co noc przebijają. Right rooftops. Jest tu 7? To jest jedyna cyfra, jaką tu widzę. Było 7, 8. Ja tu nie widzę innych cyfr. 7, 8. To jest jedyne, co widzę, takie naprawdę sensowne. Cholera jasna. Nie wiem. A ile tu jest cyfr do użycia? Nie wiem. O kurde, to jest jakaś gruba zagadka. Poczekajcie, a tu mamy trzy... Kurde, się trzeba porozglądać trochę. Dobra, jeszcze raz. Jak to jest? Człowiek prawy widzi dachy, co noc przebijają. Człowiek prawy widzi dachy. Co ty pieprzysz? Czekaj. To 13? Dachy, co noc przebijają. No to jakby to. Czyli co, pierwsze będzie 13? Po lewej zaś ślady do domu prowadzące, co właściciela nie mają. Czyli 13, 7... Ale to nie jest na lewo od tego, chociaż może to jest akurat nieważne. 13, 7. Jak to idzie dalej? Czy odnalazł on wreszcie swój dom w ciemnym lesie, czy rzeka kłamstw, co prawych do piekła niesie? Czyli rzeka jeszcze. Czekajcie, 13, 7. Jest jakaś kurde rzeka. 13, 7. Cholera. Nie wiem. 13. A spróbujmy to 13 wpisać. 7. Czekajcie. 1. 3. 7. No i co? No i dupa. No muszę coś jeszcze znaleźć. Coś zrobię? Nie. Ale to jest faktycznie, patrzcie, 7, 13 to jest tak wyraźnie bardzo. 13, 7, ja tu czegoś po prostu nie widzę. Hmm. 6? Nie, to jest takie... Bo zobaczcie, to jest takie bardzo naprawdę wyeksponowane. 13. Tutaj to 7, te ślady, tak, jest o tym mowa, to się zgadza. Ale co dalej? Gdzie ta rzeka? Kurczę, nie widzę. Mogę kupić podpowiedź? Oddam pistolet. Chociaż nie, to nie. Oddam tą pałkę z drewna. 11, jest, mamy to. Jest, 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 jest. Dobra. Czyli 13, 7, 11. Co? Nie. Czekajcie, zagubiłem się. 13. 7. Nie no, dupa, źle. Może zła kolejność. Może, nie wiem, 7, 13, 11, może tak.
Nie, ale coś jest z tym ewidentnie, bo człowiek prawy widzi dachy, co nas przebijają. To jest 13. Po lewej ślady 7. No i rzeka. 11. Chyba, że to musi być w odpowiedniej też... Znaczy w odpowiedniej kolejności to na pewno, ale w jakiej? Moment. No musimy to w jakiejś kolejności wpisać. Czekajcie, może zacznijmy od rzeki. Może nie wiem, albo od domu. Czyli 7, 13, 11. W końcu na to trafimy. Nie? Okej. No to może 7, 11, 13? Też nie? No to może od 13. 13, 7, 11. Zobaczmy. Nie? To 13, 11, 7? Nie? Czyli od 11 może teraz zaczniemy. 11, 7, 13 powiedzmy. Czyli co, 11, 13, 7 może tak? Też nie? Dobra. W takim razie widzę się z wami za chwilę. Dobra, jestem z powrotem, chyba to mam, poczekajcie. Zapomniałem, że tu w ogóle są te trzynastki, nie? A ja nie wiem, po jakiego grzyba w ogóle... Moment. 13... 7... Mamy to, dobra, ja pierniczę. Dobra, zarąbałem się w akcji. Co my tu mamy? Moneta mężczyzna. O, i to jest chyba pierwsza moneta, jakiej potrzebujemy. I mamy stalowy klucz. A co, ja nie wyjdę już tędy? No chyba nie. Kurczę, kiedy będzie jakiś punkt zapisu, bo naprawdę strasznie długo ciśniemy. Dobra, troszkę się zarąbałem z tą zagadką, przyznaję. Okej, gdzie ja w ogóle jestem? A, po drugiej stronie. Kurde. To już się chyba tam nie wrócę, niestety. Słyszę przeciwnika. Więc weźmiemy sobie deskę lepiej. Dobra, co my tu w ogóle mamy do zebrania jeszcze? No, otworzymy tę szafkę. Nic tu nie ma za bardzo. Okej, okay, mamy jeszcze napój leczniczy. A tutaj co? Kurczę, ten klucz tak na samym środku mieszkania. Ale poczekajcie, tutaj mogę jakoś się wydostać. Gdzie ja teraz jestem? Aha, i mogę przejść. Aha, i mogę się teraz zwrócić tam na dół. No pytanie, czy jest potrzeba się wracać tam na dół, bo to jest to przejście, o którym ja myślę? Chyba tak. Dobra, to w ogóle chyba nie było potrzeby się wracać na dół, wiecie? Weźmy ten klucz. Już do schodków na drugiej kondygnacji. Dobra. Tędy przejdę. O, tu możemy sobie też odblokować skrócik. Okej, gdzie ja jestem? Klucz do schodków. Czekajcie. Klucz otwierający drzwi prowadzące na schodki na drugiej kondygnacji budynku apartamentu Woodside. Czyli gdzie teraz? Nie wiem, tutaj? Nie, to jest po prostu zamknięte i koniec. To gdzie powinienem teraz się udać? Nie wiem, nie mam pojęcia. Tutaj nic nie zrobię. Jeszcze raz, gdzie jest ten klucz do użycia? Klucz do schodków na drugiej kondygnacji.
No dobra, czyli ja muszę zejść niżej. Jestem za wysoko. No dobra. Klucz do schodków. Okej, widzę już. A jak tam przejść? Aha, tędy i do końca. Dobra. Oczywiście. I musimy iść tam do samego końca. Dobra, mam już chyba taktykę tego przeciwnika. A, w ogóle mam nadzieję też, że wam nie przeszkadza, że odcinki są takie długie, ale powiem wam, ja tak wsiąkam w tą grę, że... No nie mogę się oderwać. Czyli tutaj. Mamy to. Ładna animacja znikania kłódki, pozdro. Jest w końcu zapis, Boże drogi, ile można. Nareszcie, ja cię szpierniczesz. Dobra, zapisujemy grę i kończymy odcinek, bo się rozpędziłem. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku z Silent Hill 2. Na razie.